Cześć, dzisiaj Sun, krótki wypad weekendowy na OS Sun. Jak widzicie za mną, jestem w tym charakterystycznym miejscu, tutaj pod Viaton Vision. No ono już troszeczkę jest mniej charakterystyczne, bo tego drzewa nie ma. Rzeka troszeczkę zmieniła swoje koryto. Fajna woda, niestety bardzo duży upał. Zaczynamy od mikronimf, czyli taki mój zestaw przypon koniczny. Na końcu 0,10 plus małe nimfki. Wędka w klasie 4-9 stóp. To jest Shakespeare Oracle drugiej generacji. No, ta wędka kosztowała chyba 200 zł czy 220, już nie pamiętam. Pozdrawiam Krzysztofa Salwierza ze sklepu wędkarsko-motoryzacyjnego w Krościenku nad Dunajcem, który sprzedał mi tę wędkę. Sznur za 100 zł, chyba firmy Dam. No, w klasie 4 pływający. I tyle. Kołowrotek trapera. Trapper Speed w klasie 4x5. Więc jak widzicie, żaden sprzęt jakiś wyszukany. Całość kosztuje może 5 stów. Ale zawsze powtarzam, że nie sprzęt łowi ryby, tylko przynęty, wyczucie i doświadczenie wędkarza, tak? No zobaczymy, co się uda złowić podczas tego pobytu. Mam nadzieję dwa razy, no może trzy w porywach wyskoczyć na tę rzekę. Jeszcze tutaj troszeczkę turystycznie pobędę, skoro już przejechałem tyle set kilometrów. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał ten odcinek. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam. Cześć. Nieduży, ale jest.
Thank you.
Jest potwór. Kawał lipienia. Jest potwór. Jest potwór. Jest potwór.
Piękny, piękny kardynał. Piękny kardynał. Piękny. Ło. Piękny kardynał. No, wreszcie jest kardynał. Trzy wcześniej mi spadły, ale warto było chodzić, warto było próbować. Zaraz zobaczycie, mam nadzieję. Piękny, piękny kardynał. Piękny. O to chodziło. Po to tutaj jechałem. No, to już koniec tego odcinka. Jak widzieliście, bardzo piękny lipień. Troszeczkę jakichś mniejszych ryb. Kilka spięć, kilka spadów, ładnych lipieni. No ten lipień był piękny. To już naprawdę kardynał pełną gębą, że tak powiem. 44 na miarce. Ale ryba była wygięta, nie chciałem jej tak prostować, żeby jej nie męczyć. Realnie myślę, że co najmniej 3-4 cm więcej ten lipień miał. Potem po analizie zdjęć i filmów ewidentnie wygląda na większą rybę. No ale mogliście zobaczyć i sami możecie ocenić. Piękna ryba. Piękna ryba. No, moim zdaniem najpiękniejsza ryba z ryb słodkowodnych. Oczywiście coś, co jest ładne czy nieładne, no to jest kwestia gustu, kwestia subiektywna. No ale co najmniej ładna ryba. Piękny kardynał. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!